Dzień dobry, witam Państwa w programie Raport z Wojny. Dziś mamy 11 marca, 16 dzień walk. Tradycyjnie zaczniemy od kierunku południowego i Odessy. I znów sytuacja jest bez zmian. Odessa nie jest atakowana ze strony morza. Flota rosyjska sporadycznie pojawia się w rejonie i prowadzi sporadyczny ostrzał. Trzeba tu jednak nadmienić, że jakikolwiek atak ze strony morza w tym rejonie nie miałby większego sensu, gdyby został przeprowadzony samodzielnie. Flota czarnomorska, nawet wzmocniona desantowcami z floty bałtyckiej i floty północnej, przenosi maksymalnie około 5-6 tysięcy żołnierzy wraz ze sprzętem, co wobec milionowego miasta, jakim jest Odessa, prawdopodobnie posiadającym odpowiedni garnizon, byłoby siłą nieproporcjonalnie małą. Wydaje się, że flota czarnomorska mogłaby czegoś spróbować dopiero, gdyby wojska rosyjskie dotarły pod Odessę drogą lądową, a desant byłby wtedy uderzeniem pomocniczym, który pomógłby zamknąć ją w pierścieniu oblężenia. Taka sytuacja jednak wydaje się na razie nierealna. Marsz na zachód z kierunku Chersonia sił rosyjskich nadal stoi pod Mikołajewem, który broni się, i tutaj nie widać większych szans na jakieś przełamanie się Rosjan w tym rejonie. Próba obejścia Mikołajewa także na razie nie przynosi efektów. Rosjanie wydają się za to zmieniać swój plan i zwrócić swoje siły na północ w kierunku Krzywego Rogu, gdzie odnotowali pewne postępy. Tutaj w reakcji na to strona ukraińska wydaje się, że przygotowuje się do obrony miasta Krzywy Róg i miasta Nikopol. Trwa oblężenie Mariupola. Pierścień wokół miasta nadal się zaciska. Jest problem z korytarzem humanitarnym, pod którego pozorem strona rosyjska próbuje tutaj atakować, wykorzystując zawieszenie broni. W mieście coraz większa jest tragedia humanitarna. Prawdopodobnie zginęło w nim więcej osób, niż więcej cywilów, niż we wszystkich miastach i wsiach na Ukrainie. Trwają też próby idącej armii rosyjskiej od południa pójścia na północ, po wschodniej stronie Dniepru, na Zaporoże. Na razie próby te jednak są zatrzymywane przez armię ukraińską. Po raz kolejny separatyści z Doniecka ogłosili zajęcie Wołnowachy, która przechodzi, jak wiadomo, cały czas z rąk do rąk. Mimo to front ośmioletniej wojny, który tutaj stoi, i strona ukraińska tutaj jest oparta o umocnienia stworzone w tym czasie, nie odnotowuje większych zmian. Siły rosyjskie i separatystów próbują obejść nadal te pozycje od północy. Na razie jednak w Siewierodoniecku i okolicznych miejscowościach trwa opór. To obejście wydaje się problematyczne. Kolejne obejście Rosjanie próbują uczynić na wschód od Charkowa, tak żeby zacząć obchodzić to miasto od południa. Tutaj także odnotowane sukcesy są niewielkie. Ukraińcy bronią się skutecznie. Z kolei w samym Charkowie, mimo że nadal bombardowanym w barbarzyński sposób, wojska ukraińskie wydają się kontratakować, być może z nadzieją wypchnięcia sił rosyjskich nawet do granicy. W Sumach trwa zawieszenie broni i ewakuacja cywili. Walki są sporadyczne i wydaje się, że natarcie rosyjskie, które miało osaczyć Kijów od wschodu, też nie odnotowało postępów. Przeciwnie, wczoraj i dziś Ukraińcy prawdopodobnie w bitwie pancernej zdołali odrzucić od miejscowości Browary na wschód od Kijowa czołówki rosyjskie na wschód, także Kijów przynajmniej chwilowo jest tutaj bezpieczny. Za to pogarsza się sytuacja Czernichowa. Tutaj Rosjanie, widać, próbują część sił z tego kierunku
rzucić, żeby okrążyć to miasto od południa. No praktycznie siły zgromadzone w Czernichowie walczą już w tej chwili w okrążeniu. Jeśli chodzi o sam Kijów, miasto opuściło już prawdopodobnie połowa z 3 milionów jego mieszkańców. Nadal trwają walki na zachód od miasta. Nie wydaje się jednak, żeby Rosjanie osiągnęli tu jakieś istotne przełamanie. Walki te w stosunku do poprzedniej doby zdaniem strony ukraińskiej miały mniej intensywny przebieg. Część miejscowości podmiejskich w ich wyniku dostało się z powrotem w ręce ukraińskie, część jest kontrolowana przez Rosjan. Co ciekawe, pojawiły się doniesienia o zniknięciu tego słynnego konwoju 60-kilometrowego logistycznego, który tutaj ugrzązł w wyniku korka, w wyniku złych dostaw. Prawdopodobnie Rosjanie wycofali część z tych sił w związku z ich próbą przegrupowania się i przygotowania jakiegoś nowego planu wobec, no, powiedzmy sobie uczciwie, fiaska planu pierwotnego, który próbowali wykonać. Lotnictwo rosyjskie wobec stosunkowo małego natężenia walk próbowało w ostatniej dobie atakować lotniska, skąd prawdopodobnie mogą operować Ukraińcy. Bombardowania objęły między innymi wspomniany Krzywy Róg, ale także lotniska na zachodzie, w Łódzku i Iwano-Frankowsku. Ciekawostką jest, że Ukraińcy donieśli także dzisiaj o śmierci dowódcy armii, jednej z armii rosyjskich, i to jedynej, która nie weszła w zdecydowany sposób na Ukrainę, czyli 29. Armii rozlokowanej na Białorusi. Dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek jutro.